Wyszkoliłem się tutaj, na Żarze. Ale zanim jako 17-latek mogłem wsiąść za stery szybowca, spędziłem mnóstwo czasu tutaj na lotnisku, słuchając opowieści, pomagając przepychać szybowce, podczepiać linę czy wypuszczać szybowce za skrzydło. Tutaj spędzałem prawie całe swoje dzieciństwo. Obserwowałem, jak latają szybowce, obserwowałem wyczyny naszych starych kadrowiczów. Słuchałem ich opowieści, aż wreszcie mogłem się wyszkolić. Nie było to już takie szkolenie jak dawniej, bo ta szkoła działa od 1934 roku, kiedy wystrzeliwano szybowce jednosterowe ze szczytu. Początkowo wciągano je tam za pomocą koni lub ręcznie. Później używano do tego wybudowanego wyciągu kolejowo-linowego, na którym szybowce wyciągano na szczyt. Szybowisko było naturalnym takim amfiteatrem. Tutaj na zboczu czerwonej jesienią od buków Góry Żar bardzo dużo ludzi obserwowało i do tej pory przychodzi obserwować, jak latają szybowce. Jest mało miejsc, w których stojąc dosłownie 15 metrów od pasa można obserwować lądujący szybowiec. Jest to mekka polskiego szybownictwa. Można powiedzieć, że każdy liczący się pilot w Polsce przeszedł przez turnus na Górze Żar. Szybowiec cały czas opada względem powietrza. Nie ma napędu i po to, żeby mógł pokonać jakąś dłuższą trasę, pilot szybowca musi znaleźć wznoszące się powietrze. Na tym polega jego zadanie. Musi to zrobić lepiej niż inni szybownicy, musi szybciej zdobywać noszenie, łatwiej znajdować kominy termiczne i w ten sposób rozmienia wysokość na odległość. Czasami oczywiście brakuje tej wysokości i musi lądować w terenie przygodnym i wtedy jest zwożony na lotnisko za pomocą specjalnej przyczepy, ale ci, którzy wygrywają, rzadko lądują w polu. Są również takie zjawiska, które występują tylko w wysokich górach. Jest to taka ciepła, nagrzana warstwa tuż przy skałach, która wznosi się dosyć turbulentnie przy samym zboczu. Jest to dosyć specyficzne do takiego alpejskiego latania w górach, które są skaliste, bardzo wysokie i strome. Wtedy ta warstwa powietrza sięga około 15-30 metrów od zbocza i szybowiec właściwie nie ma możliwości zakrążyć, zrobić zakrętu w takim powietrzu. Musi lecieć po prostej, ale daje to olbrzymie możliwości. Jeżeli jest zbocze, które ciągnie się przez 100 km, to przez całe 100 km można lecieć wzdłuż tego zbocza w turbulencji z prędkościami dochodzącymi do 200 km na godzinę. Zeszły rok był bardzo intensywny. Były to Mistrzostwa Europy, były to zawody i kariady. I wreszcie wyjazd do Chile. Po raz trzeci musiałem bronić tytułu Mistrza Świata w zawodach Grand Prix. Były to nowe zawody, nowe miejsce w Andy, które są nieporównywalne do każdego innego miejsca, w którym do tej pory latałem. Thank you.
bardzo dużo latało się właśnie przy zboczach wzdłuż andyjskich pasm. Trzeba było tam pojechać wcześniej, by poznać ten teren. Pojechaliśmy tam 3 tygodnie przed zawodami. Wystartowaliśmy w Pucharze Andów, gdzie spotkaliśmy wspaniałych ludzi, miejscowych pilotów, którzy nam pokazali ścieżki między tymi górami. Pokazali nam, jak szybko się między nimi poruszać, gdzie należy pokonywać przełęcze. I dzięki temu mogliśmy potem z nadzieją patrzeć na start w zawodach Grand Prix. Udało się. Pod koniec zawodów już tak dobrze opanowaliśmy latanie między tymi szczytami, że byliśmy w stanie już sami wymyślać nowe możliwości, nowe przejścia i prześcigać nawet lokalnych pilotów. W czasie treningu miałem okazję wykonać taki lot w nieznane. Chciałem polecieć, poznać jakieś nowe trasy. Nie każdy zawodnik, który tam był na treningu, miał ochotę, żeby ryzykować, żeby spędzać dodatkowe godziny w powietrzu i poznawać jakieś nowe drogi, które można tamtędy pokonać. Poleciałem na Aconcagua. Pierwszy dzień nie udało się, miałem wodę w skrzydłach. Stwierdziłem, że temperatura w powietrzu jest tak niska, że ta woda może mi zamarznąć. Znalazłem się na dużej wysokości, poniżej zera i nie można było tej wody bezpiecznie wypuścić, bo zamarzłaby na szybowcu, zablokowała stery. Na następny dzień zawczasu wylałem tą wodę i w Wigilię 2009 roku, kiedy inni zasiadali do kolacji właśnie tutaj gdzieś w Europie, miałem okazję na fali i potem na zboczu, początkowo w bardzo turbulentnym wietrze, zdobyć właśnie ten szczyt. Było to niesamowite przeżycie, dlatego że robiłem zdjęcia, byłem w krótkich spodenkach, obserwowałem wspaniałe widoki, a obok mnie było miasteczko alpinistyczne. Ludzie, którzy spędzają tydzień, żeby wejść na taką górę, są opatuleni w jakichś goglach, hermetycznych ubraniach, a tutaj przylatuje ktoś w takiej łupince z węgla, w krótkich spodenkach, w okularach przeciwsłonecznych, tylko z rurką jakąś tlenu w nosie i jest w stanie zrobić to samo, co oni w 15 minut. Klasyczne zawody polegają na tym, że każdy szybownik startuje wtedy, kiedy uzna, że warunki pogodowe są najlepsze. W Grand Prix zrezygnowano z tej jazdy indywidualnej na czas, ustawiono jedną linię startu i ten, który pierwszy zamelduje się na mecie, wygrywa. Powoduje to, że na trasie jest więcej rywalizacji, więcej wyścigu, więcej bezpośredniej walki. Zawody stały się znowu bardzo widowiskowe dla publiczności. Można zastosować tracking, to znaczy śledzenie szybowców na trasie, można przekazywać telemetrycznie ich pozycje, można je filmować, można zobaczyć, kto prowadzi, kto z kim walczy. Mistrzostwa świata w klasie standard były dla Aeroklubu Polskiego bardzo dużym osiągnięciem. Od 1972 roku srebrny puchar ufundowany przez księcia Hiszpanii nie był w polskich rękach. Od tego czasu nie mieliśmy szczęścia, żeby zdobyć złoty medal w tej klasie. Dla mnie jest to już 10. medal w karierze najważniejszych zawodów na świecie. Oprócz wszystkich trzech Grand Prix, które były do tej pory rozegrane, wygrałem jeszcze 3 inne Mistrzostwa Świata, 2-krotnie Mistrzostwa Europy i raz Ikariadę Szybowcową, która również była rozgrywana jako zawody Grand Prix. Wiele osób mnie pyta, jak po tylu sukcesach, w końcu zdobyłem już 10 medali najważniejszych imprez szybowcowych na świecie, zdobywać motywację do tego, żeby dalej jeździć na zawody szybowcowe. To już jest wiele klas i każde następne zawody w nowym miejscu są kolejnym największym wyzwaniem. Zawsze jest to problem, który trzeba rozwiązać. Zawsze są to nowe miejsca, nowe przełęcze, nowe góry. Można również się poświęcić temu, by zdobywać rekordy. Tutaj Patagonia jest taką niepoznaną ziemią. Marzyłem o tym od 15 lat. W tym czasie już zaczęli tam latać Niemcy i tam wykonują największe rekordowe przeloty. Takim największym wyzwaniem dla nas wszystkich byłby chyba jednak lot na Mount Everest. Jeszcze nikogo tam nie było. Thank you.